No, dzień dobry moi mili. A dzisiaj czas na kolejny odcinek, tym razem w serii Czyste kartki. Moja kartka już nie jest czysta, jak widzicie. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłam o tym, że kupiłam bardzo fajny szablon. No i to jest strona, gdzie go wypróbowałam pierwszy raz przed poprzednim odcinkiem. Pomyślałam sobie, że ja dzisiaj po prostu wykorzystam tą stronę, bo dlaczego nie? Mam też nowy szablon, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj użyję pastę modelującą plus do tego właśnie szablon. Mam przygotowane jakieś motylki, pomyślałam sobie, że jak zwykle jakieś serduszko, może jakieś kwiatki, na pewno jakieś kolory. W związku z tym przystępujemy do dzisiejszej kreacji. Trochę pasty modelującej. Wydaje mi się, że nie nałożę jej tutaj na całość. Może po przekątnych, może dookoła. Jeszcze nie wiem, jak to zwykle ze mną. Generalnie z pastą modelującą jest tak, że jak wydaje nam się, że jest coś nie okej, za dużo, za mało, to po prostu zawsze można ją chusteczką mokrą po prostu zdjąć. Także to jakby niczemu nigdy nie przeszkadza. Pasta modelująca jest z tutejszego sklepu, czyli też to nie jest jakaś super firmówka, ale też nie jest taka lidlowa. Generalnie dzisiaj jest trochę inaczej. Po przekątnej zaraz wyjmę i zobaczę, jak to wygląda. Może jeszcze tutaj trochę pasty. Nie lubię, jak mi się marnuje. Pasta nie jest czymś, co mogę potem jakoś gdzieś schować, więc po prostu muszę wykorzystać całkowicie. O, jaki piękny wzór. Wydaje mi się przepiękny ten wzór, więc oczywiście w tej chwili to musi nam wyschnąć. W związku z tym teraz tak, ile rzeczy musi nam schnąć, tyle musi, ale myślę, że teraz może po prostu najzwyczajniej w świecie wytnę serduszko. I tak sobie pomyślałam, że skorzystam z mojego zeszytu notowego. Niech tu będzie jakaś sonata. Nie znam francuskiego, to są jakieś francuskie tytuły. To schnie. Season Faili. Cokolwiek. Serduszko może nietypowo, takie podłużne. Spróbuję. Może w środku tego serca zrobimy jakiś tekst jeszcze. To brzmi wszystko tak. Znowu u nas śnieg sypnął. W poniedziałek było plus 7 stopni. Dzisiaj śnieg i trochę mrozu. Pogoda zmienną jest. No, nietypowe, ale przecież nie musi być typowe. I teraz jak? Wydaje mi się, że w tą stronę je po prostu przykleję. Klej. Mam, słuchajcie, pojemniczki po karmie dla kota. Mega sprawa. Bardzo się przydają. Póki pasta schnie, to można właśnie doklejać różne rzeczy, bo to i tak musi po prostu wyschnąć. Podejrzewam, że też będę musiała iść to zaraz posuszyć suszarką. Już się dużo dzieje na tej stronie.
No, a jeszcze nie dodałam kolorów. No, ale to wygląda jakby oda do kogoś. Nie mamy na razie żadnych kolorów, ale wydaje mi się, że czas już teraz dać. Delikatne, trochę żółtego myślę. Wytrę ręce z mokrych chusteczki. To jeszcze nie wyschło, w związku z tym widzimy się za moment. Idę podsuszyć pastę. No i po krótkiej chwili wracam. Przygotowałam sobie jeszcze serwetkę z kwiatkami. Wydaje mi się, że to też może być super pomysł. No ale to co? Teraz może troszeczkę koloru. Użyję farb akwarelowych, tak mi się wydaje. Nie chcę ich dawać tutaj zbyt dużo. Spryskam wodą. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Tak, wiem, już suszyłam przed chwilą, a teraz spryskuję wodą, ale wiecie, to są dwie różne sprawy. No. Ciekawe. Efekt. Fajnie to wygląda na tym wzorze. Świetnie się układa. Ten fioletowy jest taki przyjemny, taki różowy, wpadający troszeczkę. Myślę, że może te nutki są tutaj zbyt wyraziste. Dużo takich rzeczy się dzieje wyraźnych. Więc może te nutki też tak rozbielę troszkę. Ja użyję gesso, a wy możecie użyć białej farby, nie ma to w ogóle znaczenia. Wydaje się, że tak będzie lepiej. Nie będzie takie mocno rzucające się w oczy. Może teraz fioletowy i żółty świetnie się razem komponują. To może tutaj. Akwarela, tak? Więc muszę użyć trochę wody, żeby ją tu rozprowadzać. Mogłabym to pędzlem pewnie zrobić, no ale przecież wiecie już z innych odcinków, że ja bardzo lubię malować rękoma. Sprawia mi to frajdę. O, no i wygląda świetnie już. To co, może teraz jak już wyjęłam serwetkę, to na chwilkę odłożę, niech sobie schnie, a tutaj mokra chusteczka, ręce. Mam też jakieś tutaj teksty. Mówiłam wam ostatnio, że trochę sobie wypisałam. No i to zaraz coś, jakiś tekst też wymyślę na dzisiaj. Jedną warstwę ściągam,
żeby nie było za grubo. No może tutaj te trzy kwiaty. Kolorystyka podobna do tej, którą użyłam na tle. Raz, dwa. No może jeszcze. Nie wiem, to są róże, piwonie, nie znam się. Wydaje mi się, że będzie przyjemnie. To oczywiście, słuchajcie, ja mogłabym to namalować, ale po co? To nie jest dzieło sztuki na sprzedaż, tylko moje, mój dziennik dzisiaj, czyste kartki. Więc użyję tak jak dekopasz. Niektórzy robią tak, serwetki. Wiem, że są jakieś takie metody odcinania wodą. Jeszcze ja nie umiem. Nie nauczyłam się jeszcze tego typu rozwiązań. Więc po prostu wciąż korzystam z nożyczek. Mniej lub bardziej doskonały sposób. No, tak chcę, żeby te liście miały swój kształt, jakiś sposób zachowany, widoczny. Najwyżej dokoloruję dookoła jeszcze po prostu tą kartkę. Nie wiem, kiedy oglądacie. Jest jeszcze czas przedświąteczny. Za parę dni święta. W niedzielę Wigilia. Więc pewnie nie macie czasu. Pewnie przychodzicie z pracy i nie w głowie wam klejenie czy jakieś inne kreacje artystyczne. No, ale jak macie dzieci, bo już wam się goście zjechali, no to można im zaproponować jakieś działania artystyczne, żeby je zająć czymś na chwilkę. Co prawda to nie są świąteczne jakieś odcinki typowo z jakimiś DIY na bombki, na choinkę czy inne tego typu rzeczy. Ja jakby uważam, że internet jest tego pełen, więc nie dołączam z tymi tematami do projektów świątecznych. Zostawiam tą przestrzeń dla innych artystów. Na pewno będą lepsi ode mnie, bo ja nie mam doświadczenia w takim typowo świątecznych DIY. Zresztą w prawie żadnych. Więc mówię, zostawiam to komuś innemu, ale wydaje mi się, że jakieś takie nalaurki, które dzieci będą robić dla babciów, dla babci i dziadków, przepraszam, polski się gdzieś kłania, to mogą po prostu tego typu pomysły wykorzystać. Jak wam się podoba pomysł, żeby tutaj dać? No mi bardzo. To rozwodnię klej do serwetki. Za każdym razem ta kamera mi się jakoś inaczej ustawia. Nigdy nie wiem, ile będzie tego stołu widać. No. Widać. Uwaga. Oj. No i ta kolorystyka tutaj, ta w tego fioletu, którego użyłam, też ciekawie wygląda.
kapączku. To może motyla od razu przykleję. Mam. Już wycięłam. Ten motyl jest z tego papieru do pakowania, więc ten klej, tak muszę go dosyć poważnie potrzymać. To gdzie my tego motyla przykleimy? Na kwiatku. Dosyć duży motyl. Ale mam też drugiego, tylko zastanawiam się, czy tutaj dokleję tego kwiatka. Tak, dokleję tutaj kwiatka, ale motylka dam do góry. Tutaj dołem dokleję kwiatka, niech takie te proporcje będą zachowane po przekątnych. O. Nawet widzicie, kolorystykę dobrałam motyli. Też super. Mokra chusteczka. Świetnie. To co? Ja myślę, że tutaj na dole użyję tego samego kwiatu, tej samej konfiguracji. Nie ma to znaczenia, bo widzicie, że po przyklejeniu on jest taki mniej widoczny. Tego białego wycinam, chociaż gdybym miała jedną warstwę serwetki, to też warto pamiętać, to w zasadzie mogłabym nie docinać go aż tak, bo ten biały papier byłby na tych kolorowych tłach mało widoczny. No ale trochę dotnę tutaj. Nie wiem, ale o, może rzeczywiście tego odetnę tu. Może bardziej tak. Tutaj dokleję tą różeczkę. Tak będzie lepiej wyglądało. Tak co chwilę patrzę na te teksty, które mam tu wypisane i zastanawiam się, który użyć. Wiecie co, mam taki tekst, sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem. I w zasadzie myślę, że będzie świetnym tekstem na dziś. Teraz pytanie, czy robimy to sztuka życia? Na przykład teraz tak myślę, to cieszyć się. Małym
szczęściem. Super. Wydaje mi się, że tak będzie świetnie wyglądało. Tutaj nam wszystko dookoła ładnie schnie. Małym szczęściem. I tak trochę trzeba by było moim zdaniem dodać kontrastu, tak? Dlatego, że mamy na tą chwilę wszystko takie blade tak naprawdę tutaj, więc spróbujemy dodać odrobinę czerni może. Albo może fioletu. Mam jeszcze fioletowy, brązowy, ciemno niebieski. Mogę dodać tego niebieskiego, teraz tak patrzę. Dodam niebieskiego. Obrysuję to serduszko dzisiaj na niebiesko. To jest akwarelowa kredka, więc ona, ja ją muszę moczyć. Bo inaczej ona tak nie bardzo rysuje. Przynajmniej nie rysuje w taki sposób, jak bym chciała. Kształt tego serduszka jest dla mnie ważniejszy niż te kwiaty, więc obrysowuję go nawet, nie patrząc na to, że po kwiatku jadę. Świetnie. Teraz tak sobie myślę, że może fioletem obrysuję motylki. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Co, nie byłabym sobą, gdybym pewnie nie dodała czegoś złotego, żeby nam się tu błyszczało ładnie. Gdzie są moje jakieś pisaki złote? Chociaż teraz nie wiem, czy złote. Teraz stoję i myślę, czy złotym jest tu najlepszym wyborem, ale może będzie bardzo dobrym wyborem. To co, kropeczki, czy obrysujemy dookoła? Dookoła. Tu jest taki flamaster z takim pędzlem na końcu. Ale nie wiem, czy to jest ten efekt, który chciałam. No, w sumie jest dobry. Ten pędzlownik dziwny jest, powiem wam. Pierwszy raz go używam chyba.
wymienię jednak na zwykły flamaster. W sumie mam jeszcze taki. O. I taki zrobię tutaj ramkę dookoła kropeczkami. Ja użyłam dzisiaj szablonu, bo lubię, tak? Pamiętacie, ja mówiłam w kilku odcinkach. Też nagrałam w tym tygodniu odcinek, w którym mówię, że można uniknąć wydawania pieniędzy. Natomiast ja mam bardzo dużo szablonów. Mam już też przygotowaną listę kolejnych, które bym chciała mieć w swoim arsenale, w swoich szufladach do użytku, bo ja lubię. W związku z tym używam szablonów i coś tu się odkleja. I po prostu lubię ich używać. Natomiast jeżeli nie macie szablonu, to naprawdę możecie poradzić sobie w inny sposób. Na przykład możecie użyć, jeżeli już macie pastę modelującą, a nie macie szablonu, to na przykład możecie użyć widelca. I widelcem po prostu zrobić albo takie ślimaczki, albo nie wiem, kreski zwykłe, tylko żeby dodać po prostu takiej troszkę faktury tej kartce. Możecie też oczywiście zrezygnować z tej części. W ogóle to wiecie, to jest wasza kreatywność, wasza sztuka, wasz wolny czas, w którym po prostu będziecie, przekazujecie siebie, tak? Więc po prostu zróbcie to tak, jak po prostu chcecie. I na miarę własnych możliwości, tak? Ja przez długi czas się zastanawiałam, czy mam używać szablonów, czy nie używać, no ale ja je mam. W związku z tym wydaje mi się, że ja po prostu będę je używać w miarę właśnie swoich przekonań, tego, jak się czujecie z malowaniem, ze sztuką w ogóle. To po prostu też zachęcam do tego, jeśli oczywiście wasze fundusze pozwalają wam na taki wydatek, no to po prostu zainwestować jakieś szablony. Ja, wydaje mi się, że w tej chwili najlepszą ofertę ma Amazon. W związku z tym wydaje mi się, że to może być jakieś rozwiązanie. Natomiast no ja lubię używać szablonów, dlatego wydaje mi się, że, no, że ja ich tu będę używać w tych moich pracach. Czegoś mi tutaj brakuje, słuchajcie, takiej kropki nad i pomyślałam sobie, że ja mam bo resztki farby, tak? Resztki farby to ja nie wyrzucam. Dolałam wodę do pojemnika i mam w tej chwili rozwodnioną taką czarną farbę. W związku z tym pomyślałam sobie, że zrobię taką kropkę nad i dorzucę troszkę plamek. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Życzę wam radości z dzisiejszej kreacji. Do zobaczenia.